A waży 52 kg to pojedynek pomiędzy Przemysławem Jańczukiem, Gwardia Warszawa w narożniku czerwonym, Paweł Nowak, Olimp Szczecin, narożnik niebieski. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Dariusz Zwoliński, Świętokrzyski Okręgowy Związek Bokserski, sędzia klasy AIBA. No tutaj już obsada kompletna w tym pojedynku i zaraz rozpoczniemy drugi półfinał w kategorii do 52 kg. Czerwony strój, czerwone rękawice to Jańczuk Przemysław, Gwardia Warszawa. Jego rywalem jest Paweł Nowak, Olimp Szczecin. W niebieskim spodenkach, niebieski kask i niebieskie rękawice. No tutaj Jańczuk zdecydowanie wyższy od swojego rywala. Będzie się, myślę, starał rozwiązać pojedynek na dystans. No niemniej jednak Paweł Nowak to również zawodnik już doświadczony jak na swój wiek. Wielokrotny medalista Polski w rozgrywkach juniorów. Reprezentant Polski również w wielu turniejach międzynarodowych startował. I myślę, że powinniśmy tutaj obserwować naprawdę ciekawy pojedynek. Naszym reprezentantem na Mistrzostwa Świata w Baku, które się odbyły, był Piotr Gudel. No niestety w pierwszym pojedynku musiał pożegnać się z mistrzostwami i po przegranej walce odpadł z turnieju. No bardzo ładny prawy prosty z Nowaka. No nie wykorzystuje tutaj Jańczuk Przemysław swoich naprawdę świetnych warunków fizycznych. Wzrost, zasięg ramion. Mogę powiedzieć nawet, że to wszystko mu przeszkadza w prowadzeniu tego pojedynku, gdyż no dystans nie jest jego najmocniejszą stroną. Koniec pierwszej rundy. 7-3 prowadzenie reprezentanta Olimpu Szczecin Pawła Nowaka.
I rozpoczęła się druga runda pojedynku pomiędzy Przemysławem Jęczukiem, Warda Warszawa i Pawłem Nowakiem, Olimp Szczecin. Po pierwszej rundzie prowadzenie reprezentanta Olimpu 7-3. W drugim starciu Nowak już tutaj, można powiedzieć, dominuje w ringu. Ułatwia mu na pewno Jańczuk, opuszczając bardzo nisko ręce. Nowak teraz, zmieniając pozycję, zaskoczył pięknym lewem Jańczuka. No, ładny atak teraz właśnie Jańczuka. Bardzo ładny prawy na dół w wykonaniu Nowaka. O wiele bardziej urozmaicony repertuar ciosów prezentuje nam tutaj zawodnik Olimpu Szczecin. W zasadzie z każdej płaszczyzny wyprowadza te ciosy w dystansie, jak również haki z dołu, sierpowe ciosy. Piękny, prawy, prosty. Końcówka drugiego starcia. I prowadzenie Pawła Nowaka 14-4. Starcie drugie wygrywa Nowak 7-1. Zresztą Państwo doskonale widzą. Trzecia runda się już rozpoczęła właśnie przed chwileczką. Jańczuk próbuje. No, bardzo ładna akcja Jańczuka właśnie teraz. Prawy, prosty. Takie ciosy na cały wyprost. Właśnie proste ciosy. W dystansie powinien. I kolejny prawy, prosty również. Trafia Jańczuk. No, trzecią rundę rozpoczął właśnie w tym stylu, w którym powinien boksować od początku. No ale niestety to troszeczkę, myślę, zbyt późno na
odrabianie tych strat z dwóch rund. No bardzo ładny, prawy prosty Nowaka. Teraz całe serie i tutaj bardzo słusznie sędzia Dariusz Zwoliński liczy po raz pierwszy Przemysława Janczuka. Były to naprawdę bardzo celne, mocne ciosy. Bite z pełnego skrętu. I tutaj pan sędzia Zwoliński jak najbardziej słusznie wyliczył do 8 reprezentanta Warszawskiej Gwardii. Nie wiem, czy próbuje się odgryzać Nowakowi. Jednak no, zbyt anemiczne te ciosy są reprezentanta Warszawskiej Gwardii. I koniec pojedynku. Po ogłoszeniu werdyktu pozwolę sobie zamienić parę słów z panem trenerem Edwardem Królem i ze zwycięzcą tego pojedynku Pawłem Nowakiem. Myślę, że państwo z ciekawością wysłuchają i oglądną młodego reprezentanta Olimpu Szczecin. Pawła Nowaka. Przepraszam, Pawła Nowaka.